Dzień dziecka to okazja do wspólnej zabawy pracowników służb mundurowych oraz ich rodzin. Nie inaczej było także i w tym roku. Zakład karny w Gębarzewie zaprosił na piknik służby, z którymi na co dzień współpracuje. Impreza co roku odbywa się na terenie przyległym do gębarzewskiego więzienia. Jak co roku współpracujemy oczywiście z policją, z Państwową Strażą Pożarną w Gnieźnie, z OSP, z nadleśnictwem i co roku spotykamy się już tak pozasłużbowo, żeby zjednoczyć się, żeby podtrzymać te nasze takie więzi pozasłużbowe. Jest to okazja do tego, żebyśmy się lepiej poznali, ale przede wszystkim, żebyśmy razem spędzili czas w gronie rodziny. Ta impreza to w szczególności wydarzenie przeznaczone dla naszych najmłodszych pociech. Dzięki temu nasze dzieci mogą spędzić razem dużo przyjemnych chwil. Przewidziane dzisiaj mnóstwo atrakcji poprzez dmuchane zamki, przejazdy kładami, specjalnymi pojazdami zabytkowymi, więc naprawdę myślę, że będzie tutaj mnóstwo wydarzeń. To jest taki specyficzny dzień w roku. Czerwiec to jest dzień rodziny, dzień dziecka i my na co dzień chronimy społeczeństwo, razem współpracujemy, żeby wszyscy obywatele czuli się bezpiecznie, ale w tym wyjątkowym dniu, jak okazja właśnie, jakim jest dzień dziecka, spotykamy się razem i mamy coś dla siebie. Głównym celem pikniku była oczywiście zabawa, ale przy okazji był też element edukacyjny. Tak jak policjanci, strażacy, leśnicy, my funkcjonariusze służby więziennej mamy swoje rodziny, mamy swoje dzieci, więc ja dzisiaj też przyjechałem i moje córki były zdziwione właśnie i zaciekawione jednocześnie, gdzie tata pracuje, jak to miejsce pracy wygląda, więc każdy ma możliwość tutaj poznania, dziś akurat murów więzienia, jak to z daleka wygląda, ale dzięki temu każde dziecko też poznaje aspekt takiej pracy swojego rodzica, no i to jest fajne, że pokazujemy, że my też jesteśmy na co dzień ze swoimi bliskimi, którzy są dla nas bardzo ważni, bo wspierają nas na co dzień w tych trudach wykonywania obowiązków służbowych. Mówimy o bezpieczeństwie podczas wakacji, jak ważne jest zachowanie środków ostrożności podczas kąpieli, pływania, żeby do wody nie wskakiwać od razu, jak się jest rozgrzanym na słońcu, o tym, żeby odpowiednio się zanurzać stopniowo i o tym bezpieczeństwie już na sprzętach wodnych, typu rower wodny, czy kajaki, czy jakikolwiek inny aktywny wypoczynek podczas wakacji jest to tutaj bardzo istotne i przede wszystkim też tłumaczymy rodzicom, że jak jest ważne, żeby też po alkoholu nie wsiadać na tego typu sprzęty wodne, ale też nie pływać, bo to jest najgorsze, co może być i dochodzi najwięcej właśnie tragedii właśnie pod wpływem czy po użyciu alkoholu. Dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie, o noszeniu odblasków, odblastonioobciach. Taką akcję tutaj promujemy, rozdajemy odblaski dzieciom, przypinki specjalne. Mówimy o maskotce wielkopolskiej policji, sierżancie Pyrku. Sierżant Pyrek to jest maskotka wielkopolskiej policji. Jest strona dedykowana właśnie do sierżanta Pyrka. To jest strona dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Tam są różnego rodzaju gry, konkursy, różnego rodzaju quizy. Można też ubieranki tam na tej stronie sobie ubierać, ale też są kolorowanki. Można te kolorowanki wydrukować, można się zarejestrować na tej stronie i brać udział w konkursach, w grach i zdobywać odpowiednie punkty w tych grach, które są dedykowane dla najmłodszych właśnie mieszkańców Wielkopolski. Tak, mamy gogle, alkogogle, które pokazują, jak osoba, która pije alkohol, jak widzi, jakie jest postrzeganie takiej osoby na drodze. I to jest przestępstwo, jeżeli to jest powyżej 0,25 mg na litr, jeżeli ktoś był kierował pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. I tutaj mamy też narkogogle, które emitują po marihuanie i po ekstazy narkotyku takim. I pokazuje właśnie dla osób, jakie jest postrzeganie takiej osoby, która jest po użyciu właśnie tego typu substancji. Jak co roku aktywnie włączyliśmy się w organizację Mundurowego Dnia Dziecka. Jest to okazja do odpoczynku dla naszych rodzin, żeby ten czas, który codziennie poświęcamy pracy, można było skumulować w ten jeden dzień. Ze strony Państwowej Straży Pożarnej wystawiliśmy kilka stoisk. Jak co roku jest zadymiony namiot, w którym dzieci szukają takich lampek. Jest to fajna okazja do tego, żeby sprawdzić się właśnie, jak wygląda zadymione pomieszczenie, jak to widzą strażacy, jak widzą to osoby, które fizycznie mogą się tam znaleźć. Ponadto mamy domek, w którym dzieci mogą za pomocą hydronetki strącić płomienie. To jest fajna forma zabawy dla dzieciaków.
No i jedną z najfajniejszych atrakcji, czyli zjazd na Tyrolce, który co roku licznie jest odwiedzany przez dzieci. Przy okazji włączamy także informacje związane z bezpiecznymi wakacjami, opowiadamy o tych najczęstszych zagrożeniach, tak żeby była też część edukacyjna dla dzieciaków. No właśnie, jak powinny wyglądać te bezpieczne wakacje? No wakacje jak gdyby kojarzą nam się przede wszystkim z kontaktem z wodą, więc to są najczęstsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem właśnie w czasie wakacji. Pływajmy tam, gdzie jest to wyznaczone, gdzie mamy ratownika. Nie przeceniajmy swoich możliwości. No, dla dorosłych nie korzystajmy z akwenów wodnych podczas jak gdyby bycia pod wpływem alkoholu, bo to zawsze jest złudne. Ponadto w wakacje najczęściej dochodzi do licznych wypadków drogowych. Ten ruch na drogach jest bardzo wzmożony. W związku z powyższym no, apelujemy o ostrożną jazdę. Przede wszystkim uczymy o lesie i o ochronie przyrody. To są zagadnienia, którymi tu się dzielimy z dziećmi. No i oczywiście przestrzegamy też przed niewłaściwym zachowaniem się w lesie, przed paleniem ognisk, przed używaniem niekontrolowanego ognia, no bo pożary w okresie wiosenno-letnim niestety są plagą. Nie hałasować, nie śmiecić, nie niszczyć środowiska, no i także, tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o ogień, ostrożnie obchodzić się z ogniem. Niemałych emocji zapewnili najmłodszym uczestnikom pikniku kładziarze oraz militarni Gniezno, którzy chętnych przewozili swoimi pojazdami po okolicznych terenach.